Julian, co ty zrobiłeś, człowieku? $400,000 wyświetleń w ciągu 2 dni. Nie taki był plan. Plan był taki jak zawsze, czyli zrobić film, z którego będę bardzo dumny. W zasadzie to taki jest plan zawsze. Zawsze mam nadzieję, że komuś spodoba się mój film, ale przeważnie kończy się tak samo, czyli 2000, 3000 wyświetleń, może 4000, jak kredka polecił u siebie na kanale. A tutaj Julian po tylu filmach z Ameryki był wszędzie, a teraz coś takiego. Głowa eksplodowała. To sprawa tego skarba, zobaczcie. Teraz nieco z bliższa niż na filmie. Julian oczarował internautów. Mnie nieco dziwi to, że zrobił to tak późno, bo przecież filmów z jego udziałem było już kilkanaście, jak przejeżdżał przez Times Square w Nowym Jorku, jak byliśmy na najdalej na południe wysuniętym punkcie Stanów Zjednoczonych, czyli na Key West na Florydzie, ale dopiero odpowiednie ustawienie go przy Rolls Royce zrobiło to, że maluch nagle chwycił i nagle to poszło w świat. Także no, ja wam serdecznie dziękuję za to, że kliknęliście ten film, że obejrzeliście. Jestem bardzo dumny i bardzo szczęśliwy z tego powodu, no bo to jednak nasz Julianek, nasz mały maluszek, o którego zawsze się troszczyliśmy, którego zawsze pielęgnowaliśmy. No i coś takiego, no niesamowite. Opowiem wam w ogóle, jak to wyglądało. Ja filmik wrzuciłem sobie do internetu, tak jak zwykle, czyli 22 w Kalifornii, 7 rano w Polsce. No i poszedłem spać, bo na drugi dzień z samego rana z chłopakami szliśmy w góry. Nie było mnie cały dzień w górach, wysoko, brak zasięgu. A kiedy wróciłem, to zobaczyłem, że filmik nabija dość sporo wyświetleń. Ale mimo to poszedłem spać, no i wtedy całą noc dzwonił telefon. Wszyscy pisali, wszyscy oznaczali, no bo ruszyła lawina. Zacząłem się pojawiać, w zasadzie sorry, nie ja, bo ja tutaj na pierwszy plan wychodzę, a to on. On zaczął się pojawiać wszędzie, zaczął się pojawiać w wirtualnej Polsce, na Onecie, zaczęli o nim mówić w RMF, w Radiu Z. Był wszędzie, otwierałeś lodówkę, był maluch Julian z Polski, czerwony, pokonujący Rolls Royce'a. Także to było bardzo fajne. I no i co, no jestem zaskoczony, nie wiem, dzięki serdeczne i polecam wam, żebyście oglądali, teraz w faktach będzie wywiad właśnie odnośnie niego, prawdopodobnie w Teleekspresie ma się też coś pojawić. Bardzo fajny wywiad pokazał się na wirtualnej Polsce, tam Kuba Tujaka, mój zaprzyjaźniony dziennikarz właśnie tego portalu, przeprowadził ze mną fajny wywiad, tam możecie się dowiedzieć nieco więcej o tym. W ogóle my tam staliśmy nieco ponad godzinę, no i w tym czasie ja i Natalia mogliśmy ponagrywać te wszystkie reakcje, bo nie tylko to było kręcone jedną kamerą, ale i w zasadzie to 3 kamerami. No i jak widzieliście, chodziło mi, w tym filmie chodziło mi o to, żeby pokazać wam to, bo ja wiele razy opowiadałem o tym, że Amerykanie świrują na punkcie malucha, ale wy chyba sobie nie byliście w stanie wyobrazić, jak wielką on tutaj ma moc, bo no bo wiadomo, no każdy gdzieś tam się zachwyca jakimś autem, ale na malucha ponad 50% ludzi reaguje i pyta, co to jest za auto i pokazuje te kciuki. I my tak mieliśmy codziennie, jak jechaliśmy wtedy naszą wyprawę dookoła Stanów Zjednoczonych. Także codziennie mieliśmy taki dzień z Rodeo Drive, tylko nie zmierzaliśmy się z Rolls Royce'em, a po prostu z innymi samochodami i każdy patrzył na to, na ten cud techniki. Na naszego malucha właśnie, każdy go obserwował, każdy go podziwiał. I to chciałem pokazać w filmie właśnie, to jak Amerykanie na niego reagują, bo sami widzieliście, że reagują wow, prawda? Była reakcja. Muszę mieć zdjęcie z tym czerwonym samochodzikiem. No i tyle, do zobaczenia w następnych filmach. Pewnie już nie będzie 400 tysięcy wyświetleń, no bo przecież nie jestem gąciarzem, ale na pewno kilka tam tysięcy, mam nadzieję, dzięki wam uda się uzbierać i mam nadzieję, że filmy będą wam się podobały, także łapka w górę,
komentarzy. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to zasubskrybujcie kanał dla większej ilości filmów z Julianem, a także większej ilości filmów z Kalifornii. Ciao! And flippity hop, I'll never be a millionaire.